Siemaneczko, ze strony Desłokawa, witajcie w odcinku, w którym zagramy sobie w grę My Summer Car. Jak widzicie na wstępie mamy tutaj takiego złoma. Na białym kolorze widać jego defekty, niedoskonałości. Patrzcie, ruda go wpieprza, aż huczy. Ale samochód w sam sobie jest uroczy, że tak powiem. I tak, możemy sobie wybrać kolory. Na samym początku szary, srebrny, tutaj mamy srebrny, jasny, srebrny, biały, niebieski, taki wojskowy na przykład. Weźmiemy chyba ten wojskowy, bo ma fajny klimat. I tak, zacznijmy grę. Musimy się wpisać. Wpiszmy tak, tu już mam wpisane, bo testowałem, czy ta gra mi w ogóle chodzić będzie. I się wpisałem, ale dobra, wpiszmy Desokawa. Możemy wstawić ten zdjęcie, ja zdjęcia nie wstawiam. Begin, zacznijmy. Słuchajcie, gra jest na zasadzie takiej, że prawdopodobnie będziemy tu budować furę. I oczywiście mamy swoje jakby potrzeby, czyli musimy szczanie mamy, picie, jedzenie. Głód, fatyga, tak, czyli zmęczenie i higiena. I zaczynamy, słuchajcie, w kuchni. Możemy się napić od razu browara, możemy zjeść parówę, ale na razie nie ma po co. Możemy sobie ręce umyć w razie czego, jakbyście się ubrudzili. Mamy lodówkę, która jest pusta, niestety. Tu mamy, nie wiem, jakiś schowek? Jakiś schowek, coś takiego, jakoś tu mamy wyjście na podwórko. I patrzcie, całkiem, że tak powiem, przytulnie. Mamy mapę całego miejsca. I tak, pokój taki gościnny. Też fajnie, patrzcie, fajny klimacik, nie? Oczywiście, co tu jest? Sypialnia. Słuchajcie, sypialnię mamy, nie? Pokój do urządzenia. Tylko ta mucha irytuje, nie? Jak słyszycie, kibel. W kiblu się zapisuje prawdopodobnie, to było safe and quit. No i co, wyjdźmy na razie na zewnątrz i tu mamy, słuchajcie, gwóźdź programu, nasz samochód, który jest rozłożony na części pierwsze i musimy go, słuchajcie, złożyć. Mamy wszystkie części, tu mamy od zawieszenia, wszystko po kolei, deska rozdzielcza, farby, filtr, klucze, tak, klucze mamy. Dobra, słuchajcie, na razie, zaraz się zajmiemy toolboxem, teraz sprawdźmy jeszcze, co my tu mamy, opony, koła i tutaj części silnika, kiera, itp. itd. No i do silnika też podnośnik. No i tak, weźmy te toolbox, narzędzia na zewnątrz, otwórzmy z deski swojej. Tu będzie problem z tym otworzeniem. F? F! Jest, mamy! Słuchajcie, mamy otwarte narzędzia. I tak, są klucze, różnego rodzaju, różne te... Kur, na co to? To samochód stuka. I tu mamy, widzicie, ten rozmiar. Dobrze by było ten samochód podnieść, bo on coś tak odwala na tej ziemi, jak leży. I weźmy go pod samochód. Żebyśmy mogli, słuchajcie, ten samochód troszeczkę podnieść, żeby on tak nie fikał. Postawmy go tutaj. Widzicie, cały czas hałasuje. Się gliczuje na ziemi i weźmy, podnieśmy go troszeczkę. W sumie mogłem go trochę z innej strony podnieść, nie? Tutaj z przodu bym go mógł zahaczyć. No ale nic, dobra. Kurna, dalej stuka. No nic, dobra, niech sobie tak będzie. Jeszcze mam jeden podnośnik. Nie wiem, czy jak on działa tutaj, jak w tej grze się go obsługuje. Tu jest, widzicie? Tutaj go podstawimy. O. Wiem, że to tak trochę dziwnie wygląda, no ale może się spisze ten pomysł. Aha, to max, cholera. Obniżmy troszkę. O, no i może być. Bo tu się przyda nam te miejsce, wiecie? Tego, ten, odstawmy dziada. Cholera. Coś go boli. Troszkę się zgniótł, zauważyliście? Masakra. No nic, dobra, trudno. Lekko go dotniemy i się kruszy samochód. No dobra, weźmy, słuchajcie, zacznijmy od ramy. Mamy tutaj ramę. Wstawmy ją. Trzeba ostrożnie, bo tu można samochód nieźle zdemolować, nie? I włóżmy ją. Ok. I teraz, moi drodzy, musimy zobaczyć. Musimy wziąć klucze. I spróbujmy skręcić tego dziada. Wejdźmy tutaj. Rzućmy te klucze. I teraz przydałoby się tam do środka wejść. Tak jest. I weźmy sobie klucz. Klucz szóstkę, powiedzmy. Nie wiem, jakie to są śruby. Ale gdzieś tu są śruby. Ja już inaczej zajrzeć nie mogę. Zacznijmy od tych łatwiejszych, z łatwiejszym dostępem. Gdzieś tu pewnie trzeba skręcić, tak jest. I tu nie mam napisane, jaka to jest, ale zaraz dojdziemy. Wygląda na mniejszy.
szóstkę weźmy. Spróbujmy. Też nie. What the fuck? Co tu się wydarzyło? Coś tu się złego wydarzyło z tym samochodem. Fiknął nam z lewarka i troszeczkę dalej poleciał. No nic, słuchajcie. Kurna, ja zdemoluję ten samochód, zamiast go zrobić. Dobra, szukamy klucza. Po kolei. Od najmniejszego, największego. Nie, to nie. Mamy, słuchajcie. Mamy klucz. Przykręcone. Jaki to jest? Dziesiątka, dziesiątką. Kręcimy. Kurna. Słabo to wygląda, samochód mi się demoluje. Zanim ja go złożę, to już się samochód posypie, nie? O, widziałem śrubę. Kręcimy. Tak, mamy. Tu też widziałem, jest. Kręcimy. I jeszcze tutaj musimy. Fajnie, że przenika, czasami można widzieć. Przenika i można przykręcić bez problemu. Okej, słuchajcie, prawdopodobnie wszędzie przykręciliśmy, gdzie mogliśmy. Wychodzimy stąd. Idziemy z kluczem dziesiątką, jeszcze nam się przyda. I co, montujemy teraz chyba te wahacze, nie? Zabierzmy się za wahacze. Okej. Siedzi. Mamy śruby, moi drodzy. O cholera, odpiąłem. Siedź, że. No to trzeba, słuchajcie, dobrze namierzyć na to i wtedy przykręcić, nie? Ta jest dobita na zicher, dobra, ta. Też na zicher. Okej, i teraz wszystko dziesiąteczką jedziemy, moi drodzy. Trochę, zobaczcie, nam teraz wchodzi w paradę głód, nie? Zauważyliście? Mamy ten, pragnienie i głód i troszeczkę nam wzrosło, także niedobrze. Teraz musimy troszeczkę tutaj przykozaczyć, przynamanipulować i tym trafić w te szyny, tak jest. No i wyciągamy klucz, przykręcamy. Ależ ta mucha irytuje, czy to jakieś osa, czy coś. Jesteśmy w sumie w takiej, na wsi takiej, nie? To norma chyba. Dobra, tu przykręcone, tu przykręcone. Okej, okay, mamy, słuchajcie, wahacze elegancko. Teraz przydałoby się przykręcić może... mocowanie tych klocków, nie? Tylko nie pamiętam, jaka to jest. Front right, czyli z prawej strony. Musimy zastosować to. O Jezu, spokojnie, spokojnie. No, siedź, dobra, siedzi. I teraz szukamy śrub jakiś, czy cokolwiek tu jest. Jest to jakaś śruba czy coś, mocowanie? Powinno być. Więc moi drodzy, tutaj trzeba jedenastką kręcimy. Tak, jedenastka to jest? Dwunastka. Dwunasteczka, ciach, ciach, ciach. Raz, dwa, trzy, nie? No i tu mamy dziada. Z drugiej strony jeszcze załatwię sprawę. Jeszcze przymocujmy. Jest trochę rąbania, nie? Zauważyliście, jest trochę rąbania. Ale sam jestem ciekaw efektu, jak to będzie jeździć. Czy wszystko dobrze zrobimy, czy się nam nie posypie. A słuchajcie, to jest dopiero zawieszenie, nie? Też jeszcze trzeba składać silnik cały. No dobra, mam nadzieję, że nas jest przykręcone. Mam nadzieję, że nie ma słowa honoru. No i tu mamy tarczę. Tarczę to, że nie ma różnicy, czy to z tej strony, czy z tej. No. No, prawie. No jest, siedzi. O, tu będzie na dużą cholerę. Na dużą cholerę. Tak, na dużą jest dowalone, pewnie na maksa. Albo prawie na maksa, no. No, prawie na maksa. 16 z tego, co tak patrzałem, tak? 16. Tu mamy 17 maksymalną. Nie, 14, przepraszam, 14. Druga strona. Da się to jakoś ogarnąć, ten temat, naprawdę. Da się to ogarnąć, a radocha jest z takiego składania. Zrobimy dzisiaj zawieszenie. Co wy na to? Bo to raczej cały samochód to by zeszło trochę czasu. Raz, dwa, trzy. Tu mamy też. No! Stój, a jaki pogięciony! Cholera! Pogiął nam się samochód. Wszędzie go później jakoś wystukać. No dobra. Teraz, moi drodzy, pozostaje nam półośki. Półośki weźmy, spróbujmy. Jaka to jest półośka, na jaką stronę? To nie ma znaczenia chyba. Nie ma znaczenia. Weźmy ją sobie, wpierdzielmy. Zajrzyjmy. Ogarnijmy. Może tu jakoś.
Kucnijmy. Choroba. Nie będzie łatwo, nie? Chyba, że jeszcze, słuchajcie, nie, jeszcze się wstrzymajmy z tym. Weźmy sobie jeszcze inne elementy, zamontujmy, jakie możemy. Zamontujmy, powiedzmy sobie, jeszcze amortyzatory. Może się uda nam zamontować. Miejmy nadzieję. Tu gdzieś powinno być, nie? Lewa strona, no to. Ale coś nie chce. Coś się opiera samochód. O! Przez chwilę miałem. Siedzi. Okej, mamy. Pięknie. Słuchajcie, już stoi na omorach. Tylko, że hałasuje i się niszczy. Z drugiej strony jeszcze przymocujmy, bo on niestabilnie stoi i się tutaj, zobaczcie, hibocze, hibotaty. Także tu jeszcze zamontujmy. Okej, mamy to. Teraz zaczął jakieś śruby. To już za duże, zdecydowanie mam za duży klucz. Nakrętki będziemy kręcić. Weźmy może dziesiątkę spróbujmy. Nie dziewiątkę, dziesiątkę. Dziesiątka taka chyba uniwersalna. O, telefon! Za chwileczkę wracamy do samochodu, zobaczymy, odbierzemy tylko. Gdzie ten telefon? Tutaj. Słuchamy. No dobra. Chcę kupić od nas drewno. Możemy dostarczyć w każdej chwili. Dobra, jak w każdej chwili to zamykamy drzwi i jedziemy dalej, nie? Z robotą. Robota się pali w nam w rękach, także jedziemy. Przykręcamy nakrętki. Scroll dostanie dzisiaj, kurde, wycisk. No to scrollem się przykręca, nie? Dobra, tu mamy jeszcze dół. Gdzieś tam jest śrubeczka. Tu są dwie. Cztery! Ale nie ten rozmiar. Dobra, idziemy. Do tyłu jeszcze te przykręcimy. To mamy z głowy. Szkoda, że takiego szrota składamy, nie? On jest podzewiały. W sumie, czy to jest w ogóle sens go robić? No ale dobra, robimy. Ojejku, teraz musimy sprawdzać. O kurde, też nie? No to pięknie. O, mamy dziewiąteczka. Okej, kręcimy. Troszkę nie daj niżej, troszeczkę. Mamy drugą. Jedną stronę mamy z głowy tutaj, z amortyzatorami itp. Także słuchajcie, jest pewna rada. Nie stawiajcie na tych, na lewarkach samochodu, bo widzicie co on zrobił. Fiknął nam kozła. Nie chciał stać na lewarku. Tą stronę mamy z głowy. Jeszcze tą. Tą mamy jeszcze przykręcić i będzie pięknie, moi drodzy. Będziemy mogli już w sumie tutaj zaraz montować jeszcze klocki hamulcowe. I to jeszcze chyba jakieś tam sprężyny widziałem. Zobaczymy. Sprężyny to chyba pójdą na tył. Dobra, dokręcone. Mamy to z głowy. Ten element jeszcze. Na ten element chyba nawet widziałem miejsce, wiecie? Tutaj jest mocowanie takie. O, widzicie? Prawdopodobnie. O, było, widzicie? O, siedzi. Dobrze. Dziewiąteczka, kręcimy. Ale fajny w ogóle klimat, nie? Taki jakbyśmy na podwórku robili sobie furę normalnie, jak na jakiejś wsi. Tu jest jeszcze, kurde, moglibyśmy pojechać do sklepu, a my się daliśmy robienie samochodu. No w sumie trzeba pierwszy samochód zrobić, żeby nim pojechać, nie? Logiczne. Okej, okay, to mamy. Można, kurczę, już mi się wydaje, że tu by pasowało, nie? Jak to przymocować? Jak to przypasować? Spróbujmy. Było. Mamy go. To już jest inny klucz. A nie, czekajcie, czekajcie. Nie, inny klucz. Ten będziemy zaraz musieli się napić. Mamy first, nie?
jak widzicie. Trzeba mi zaraz coś zapodać. Zaraz jakąś kiełbę zjemy i się napijemy. Piwska. No i trochę zmęczeni już jesteśmy, jak zauważyliście. No trochę roboty dzisiaj odwaliliśmy, to trzeba przyznać. Tu chyba nie muszę nic przykręcać. Na pewno? Na pewno. Tu chyba nic. Póki co. Druga strona, drugi drążek. Zrobimy to sam patent. Ułożymy tak jak trzeba i wtedy nam wejdzie, nie? Weźmy go tak, złapmy go tutaj. Troszeczkę ułóżmy. O, było przez chwilę. Okej. Okay. No i pięknie, słuchajcie, mamy już tutaj przód zrobiony. Mniej więcej. Jeszcze kilka rzeczy trzeba zrobić, jeszcze musimy półośki zamontować. Mam nadzieję, że teraz jakoś wpasujemy je. Albo i nie. A tą grubą śrubę wkręciliśmy w ogóle? Chyba nie, czekajcie. Aż muszę sprawdzić. No i chyba nie trzeba nawet. A trzeba! Ale wkręciliśmy. O, no właśnie, tak patrzę, że coś tu. Tutaj wkręcona? Wkręcona. W porządku. No i moi drodzy, weźmy jeszcze, spróbujmy zrobić tutaj, tu jeszcze mamy te amortyzatory z tyłu, pewnie będą szły. Na razie spróbujmy te wahacze założyć tylnie. Jaki to był? Nie przeczytałem. Prawy tylni. O, tu będzie problem to założyć. Coś czuję. Albo i nie. Siedzi. Hurra, mamy to. Dziewiąteczka, coś czuję. A to już przykręcone. O, panowie i panie, no mamy Kanadę przykręcone. Spoczko. No nic, moi drodzy, musimy tutaj zamknąć garaż, pościągać graty i iść coś opierdzielić, bo patrzcie już tam i się napić przede wszystkim. Aha, go trzeba spuścić na dół. Tak, i dopiero podnieść. Taka zasada jest w tej grze. No i tak o, jest spuszczony. Powinien być. No i zabierzmy go do garażu, żeby nas nie ukradli, bo coś czuję, że tu kradną. Porządek w garażu ma być. Podstawa, porządek w garażu. No nic, tutaj jeszcze weźmy te narzędzia, złóżmy. Nie pamiętam, jak ja to zamknąłem. Odłóżmy na miejsce. Da się odłożyć na miejsce? Chyba, że jak zamkniemy, to on odłoży na miejsce. Nie, no mam w ręce. No nic, dobra, weźmy to ze sobą, miejmy w ręce. Złóżmy po Bożemu, żeby było, kurczę. Żeby to... O, niech leży na krawędzi. Spadną. I weźmy tę półośkę jeszcze. To skończymy później. Zamykamy garaż i idziemy do domu. No i dobra, niech zostanie tak jak jest. Troszeczkę się pogniótł, jak zauważyliście. No ale niestety, tak dziwnie zrobione jest w tej grze, że kurczę, lekko się dotnie i to się gniecie. No i co? Musimy coś zjeść. Najpierw się napić. O, widzicie, schodzi first. Gut też troszeczkę. No ale trochę chamsko poszedł. Okej, okay, kiełbaski zjedliśmy już na luzie. Kurna, narzuca tymi butelkami. Nieubyty gość. Jeszcze jedno. Wyjdźmy na zewnątrz szybko, żeby wyrzucił.
No, pod drzwiami też może być. No i co tu mamy? Diltiness first. Musimy się wysikać. A wysikanie jest jednoznacznie zapisem. I wyszło nam. I słuchajcie, a to zakończymy, bo i tak już długo to trwało. Jak widzicie, gierka jest fajna, można sobie fajnie furę składać. Zajęliśmy się dzisiaj zawieszeniem i jeszcze nie do końca je złożyliśmy. Ciekawe, co to będzie z silnikiem. Także co, mam nadzieję, że wam się gra podobała. Jest o wiele więcej tutaj rzeczy, których jeszcze nie pokazałem, bo tam można wyjechać na miasto, ale trzeba mieć samochód sprawny. Ale już tego ten, trzeba było po prostu go złożyć. Dopiero się mogli wyjechać. No co, ja się będę z wami żegnał. Dzięki, że obejrzeliście i byliście ze mną i trzymajcie się, następnego.